ciema. Teraz sprawdzimy replikę, która posiada 120 Tornado, w tym sensie nie ma 130. Zobaczymy, co potrafią te sprężynki. Teraz strzelam na 0,20 Platinium. Całkiem nieźle, prawie 440 FPS-ów. Teraz sprawdzimy na 0,205. Dobra, pora na test M120 Tornado, przebijalność. 3, 2, 1. Przebiło pierwszą i na drugiej się zatrzymało. A nie, przeszło. Przeszło przez drugą i zatrzymało się na drugiej tutaj. Polec. Nieźle, nieźle. Wziąłem teraz puszkę z farby jeszcze. Zobaczymy. 3, 2, 1. Tylko wgięło. Spróbujemy jeszcze raz w samo miejsce. 3, 2, 1. Aż zapiszczała, nie przebiło. O, trzeci strzał, teraz czwarty. Nie. Za piątym strzałem. Przeszło. Błony tank. Bomb Thunder. Dobra, idziemy wymienić sprężynkę. Będziemy składać dalej. Sprężynę na 130. 0,20 Platinium. Zobaczymy, co potrafię. 464 462 462 462 465, czyli 2 FPS stabilności. Nie wiem, czy będzie widać, ale zrobię zdjęcie jeszcze. Dobra, zmieniam na 0,25 i sprawdzałem penetrację. Dobra, 130 Tornado, 0,25 profesjonale. 3, 2, 1. To już była moc. Wejście. Wejście, wejście, wejście i tu się zatrzymała. No niewiele więcej ma penetracji. No ale już coś, nawet odbiła się na tej puszce. Spróbujmy jeszcze raz, tylko niżej. Mi się obrodziło wszystko. I zaraz sprawdzimy na tej puszce. 3, 2, 1. Genialne wejście, wejście, wejście ładne. Wejście. I się na tej się ześlizgło. Dobra, teraz sprawdzamy. Teraz sprawdzimy puszkę po farbie leszczałów. Raz, dwa, trzy. Pierwszy dosyć spory. Drugi. Po trzecim, a tam było chyba po czwartym albo po piątym, nie pamiętam, ale genialna penetracja. Dziękuję. Dobra, dzięki za uwagę. Jak się wam podobało, to wiadomo, łapka w górę. Hej.